Marek Zuber, ekonomista, wreszcie w studiu. Dzień dobry. Bardzo mi miło. No właśnie, wreszcie możemy być tak bliżej trochę niż wcześniej. Strasznie dużo mamy problemów w gospodarce. Od czego zaczynamy? Tak, z pańskiego punktu widzenia, co jest dla widzów naszych największym kłopotem? Zależy, kogo się słucha, bo prezes Narodowego Banku Polskiego mówi, że jest fantastycznie. Ale to możemy już przejść dalej. No inflacja, oczywiście inflacja, chociaż ja w zasadzie ostatnio to się zaczyna martwić o to, czy świat nam będzie się tak rozwijał dość długo, tak jak w tej chwili jeszcze to widzimy, to znaczy po tym odbiciu covidowym. Ja mam takie dziwne wrażenie, że ten kryzys, który w zeszłym roku mieliśmy, czyli ten covidowy, przede wszystkim ten drugi kwartał, oczywiście w Chinach pierwszy kwartał, bo tam się to wszystko zaczęło, ta zapaść, która nie wynikała z czynników ekonomicznych, to było naciśnięcie guzika przez polityków po to, żeby zabezpieczyć nas przed transmisją wirusa. Że to nie był kryzys, który skończył cykl, taki piękny cykl rozwoju gospodarki światowej w Stanach Zjednoczonych, w większości właściwie krajów na świecie od 2010 roku, w Europie od 2014. No i w związku z tym ta hossa się jeszcze nie skończyła. Jeżeli się nie skończyła, no to ile jeszcze może trwać? 5 lat? 7 lat? Nie. To jest raczej kilkanaście miesięcy. No dobrze, ale mam takie dziwne wrażenie. Tutaj na naszym rynku. I jeśli by tak było, ja od tego zacząłem, dlatego że jeśli by tak było, to my dzisiaj patrzymy perspektywą 2022 roku, który prawdopodobnie tak czy inaczej powinien być jeszcze niezły. Ale co dalej? I to co dalej, jeśli mam rację, że na świecie dojdzie do jakiegoś mocnego hamowania gospodarki, będzie miało potężny wpływ na to, co się w Polsce dzieje, bo narastają problemy. Ostatnio jakby u mnie Marek Belka powiedział takim krytycznym, ale naprawdę taką krytyczną granicą jest 10% inflacja, a wielu stawia tezę, że może do tego dojść. My tego nie wiemy. Znaczy ja też stawiam, moim zdaniem dwucyfrowa inflacja nie jest już wykluczona w przyszłym roku. To nie jest jeszcze tak zwany bazowy scenariusz, czyli najbardziej prawdopodobny. No to ładnie zaczęliśmy. Ale niestety jest to możliwe. Zresztą, pani Kamilo, cały problem polega na tym, że to nie jest tak, że ta inflacja zaskoczyła nas, przynajmniej sporą część rynku. Zresztą myśmy tutaj... Adama Glapińskiego zaskoczyła. On jeszcze niedawno mówił, że nie ma potrzeby zaraz do tego wrócimy, ale nie wiem, czy pani pamięta nasze spotkania sprzed pandemii. No przecież mówiliśmy o tym, że są czynniki, jak na przykład bardzo mocny wzrost wynagrodzeń bez bardzo mocnego, wystarczająco mocnego wzrostu wydajności. Rosnące ceny energii, różnego rodzaju opłaty, parapodatki, które się pojawiają, o których jakoś próbujecie mówić wy dziennikarze na przykład, ale gdzieś to się nie przebija specjalnie. Najbardziej medialnym, chociaż nie największym, jest opłata cukrowa, która przecież też spowodowała wzrost cen nawet wody mineralnej. Dobrze, ale to jeszcze przy tej inflacji tak z sensu stricte się zatrzymajmy. 90% Polaków oczekuje obniżenia akcyzy na paliwo. Tak wynika z naszego sondażu, Super Expressu ostatnio. Czy obniżenie akcyzy na pewno, po pierwsze, wpłynie na obniżenie inflacji, a po drugie wpłynie na obniżenie cen paliw? Bo są nawet tacy, którzy twierdzą, że przy obniżeniu akcyzy wcale ta cena nie musi spaść. Gdyby było normalnie, to odpowiedź jest tak, tak. Mhm. Czyli oczywiście, że wzrost cen paliw jest jednym z czynników. Najważniejszym chyba. Nie wiem, czy najważniejszym. Mnie się wydaje, że to już w tej chwili jest cała grupa wielu czynników, które powodują, że ta inflacja tak mocno wzrosła. Oczywiście, po pierwsze, ceny paliw najbardziej są widoczne, bo jedziemy przez miasto, wioski, widzimy te potężne reklamy cen, więc widzimy, że w niektórych przypadkach już jest mocno powyżej 6 zł, jeżeli chodzi o 95. No a po drugie, to się przekłada na wszystko, no choćby przez transport, ale nie tylko przez transport. Pochodne ropy są wykorzystywane w przemyśle chemicznym. Pamiętamy Jarosława Kaczyńskiego, który mówi tylko odwagi trzeba, żeby obniżyć akcyzę. No i nie ma odwagi, czy jednak obniżenie akcyzy wcale by nie pomogło? Nie, oczywiście problem jest, to pomogłoby. No, oczywiście jeszcze też trzeba pamiętać o tym, że my w Polsce nie mamy wolnej konkurencji na rynku producentów, bo mamy tak naprawdę jednego producenta, który nazywa się Orlen plus Lotos. No, Orlen plus Lotos twierdzi, że marże są bardzo niskie, chociaż wyniki, czekamy na wynik za trzeci kwartał, ale wyniki wskazują na to, że tam się jednak mocno zarabia na tej produkcji, więc tutaj na pewno jest jeszcze jakaś rezerwa. Nie mówię o cenach na stacjach, to teraz mówię mamy o cenach produkcji. Bo ja tutaj mam nawet ładnie wszystko wypisane. Składniki detaliczne benzyny, o 95 rozmawiamy. Koszt zakupu to jest najwięcej, w rafinerii, bo to jest 48% i akcyza jest już na drugim miejscu, 26%. Później mamy VAT 19%, marżę detaliczną 4% i opłatę paliwową 3%. Tylko jest jedna rzecz, pani przeczytała koszt zakupu w rafinerii, ale rafineria to jest Lotos i Orlen. Tam też jest generowany zysk. No właśnie zysk. Dlatego, tak. Więc teoretycznie tu też możemy jeszcze trochę przyciąć, jeżeli chodzi o tę cenę. Oczywiście potem jest tak, jak pani zaznaczyła, obniżenie akcyzy w sposób zasadniczy wpłynęłoby na cenę, jeżeli ta akcyza zostałaby obniżona na przykład o połowę. Dlaczego rząd nie chce
tego zrobić? To dlatego, że po drugiej stronie mamy dochody. Do budżetu. Oczywiście, że tak. Na programy społeczne, na przykład 500+. I opowieści też, pamięta pani naszą rozmowę chyba sprzed, zaczynaliście chyba wtedy ten w ogóle tą przygodę telewizyjną i mówiliśmy o tym, że to się skończy tak, że tych pieniędzy kiedyś zabraknie. Wtedy była jeszcze fantastyczna koniunktura, więc można było z tego wzrostu finansować różnego rodzaju programy, ale mówiliśmy, że kiedyś będzie trzeba szukać tych pieniędzy i albo w postaci podwyższenia podatków. No to szukają z rozmachem. Tak jest. I to jest jeden z powodów, dla których jest taki problem dzisiaj, żeby obniżyć akcyzę. My słyszymy oczywiście, fantastyczna sytuacja budżetu. W przyszłym roku tylko 30 miliardów złotych deficytu, bo to rzeczywiście jest tylko. Dobrze, ale ceny w sklepach zabijają już powoli po prostu, po pierwsze, oczywiście w cudzysłowie. Po pierwsze, to nie jest tylko 30 miliardów, bo rząd zaczyna teraz rozszerzać tą gamę możliwego szukania dziur, a właściwie tworzenia dziur, bo i BGK, i PFR, i jeszcze mniejsze fundusze. No a po drugie, no właśnie, no, mamy wiele innych problemów, jak choćby ta inflacja. Oczywiście Adam Glapiński ma trochę racji, że to wybicie gospodarcze jest takie mocne po tym załamaniu pandemicznym, trochę musi być związane z tą inflacją, albo inaczej, to, że nie było takiej ostrej walki z inflacją, no bo stopy mogły być teoretycznie wcześniej podnoszone i z drugiej strony trzeba było wydrukować pieniądze. To był taki pomysł właściwie całego świata na to, żeby radzić sobie z załamaniem pandemicznym. Myśmy to samo robili. To też oczywiście dzisiaj oddziaływuje. Tylko nikt z takim poziomem inflacji się w tej chwili nie zmaga jak my. To jest po pierwsze. Znaczy, no, są państwa jakieś tam... No, należy do czołówki. Do czołówki należymy, tak. Znaczy ja mam jedną zasadniczy problem z tym. Moim zdaniem te stopy powinny być podnoszone gdzieś od maja. Czyli teraz jest mniej więcej ten poziom, który powinien być. Może jeszcze ciut wyżej. Tylko że powinno się to wszystko zacząć w maju, w czerwcu. Dokładnie, bo gdzie jest problem? Ja nie wiem, czy 10%, o których mówi Belka, to jest ten poziom. Jest jakiś poziom. Może to jest właśnie dwucyfrowy 10 z haczykiem, przy którym Polacy się przestraszą. A może już się przestraszyli. Jeśli się przestraszą wzrostu cen, to zaczną kupować na zapas. Jeśli zaczną kupować na zapas... Przy obecnych cenach nie wiem, czy kogokolwiek stać na to, żeby kupować na zapas. Nie. Chociaż perspektywa jeszcze wyższa. Że oczywiście rezerwy... Ja nie mówię też o wszystkich. No są oczywiście takie rodziny, które nie mają pieniędzy, ale są takie, które mają rzeczywiście te środki. Zresztą proszę zobaczyć. Jak popatrzymy sobie na te ostatnie kilkanaście miesięcy, to przecież wiele rodzin nie miało gdzie kupować. Były galerie handlowe zamknięte. Sprzedaż detaliczna bardzo mocno nam spadała w tych okresach zamknięcia, więc mamy teraz eksplozję. Mamy teraz potężny wzrost konsumpcji. Czyli kupujemy jednak. No i teraz, jeżeli przestraszymy się, że naprawdę będzie dużo drożej, to zaczniemy kupować na zapas. Jak zaczniemy kupować na zapas, to ceny jeszcze bardziej wzrosną. Mechanizm rynkowy, wzajemna gra popytu i podaży. Tak jest. Jeśli popyt rośnie, cena równowagi rośnie. Jeśli ceny zaczną rosnąć, to zaczniemy jeszcze bardziej naciskać na wzrost wynagrodzeń. Przedsiębiorcy będą w stanie nam wypłacić wyższe wynagrodzenia, bo drożej sprzedają towary i usługi. Dostaniemy te pieniądze. To my jeszcze bardziej zaczniemy kupować, no bo będzie jeszcze drożej. Więc oczywiście inflacja jeszcze wzrośnie. To się nazywa spirala inflacyjna albo spirala cenowo-płacowa. I to prowadzi do, no, gdzieś tam na końcu do hiperinflacji. A jeśli nawet nie do hiperinflacji, to przy bardzo wysokiej już inflacji może doprowadzić po prostu do załamania gospodarczego, czyli do kryzysu. I tego się boimy. Prawdopodobny jest w tej chwili kryzys, taki potężny kryzys gospodarczy? Ja myślę, że Rada Polityki Pieniężnej się spóźniła. Oczywiście my słyszeliśmy te wszystkie słowa, że najlepsze systemy, najlepsi... To jest takie ciekawe, bo Adam Glapiński mówi o tysiącach analityków, którzy zajmują się badaniem gospodarki. No w amerykańskim Fedzie myślę, że inflacją zajmuje się grupa może 7, może 8 osób, więc no ale okej, wiemy, co chciał powiedzieć przez to. Ja myślę, że to nie jest dzisiaj, powiedzmy, bardzo prawdopodobny scenariusz. To, że wejdziemy w ten kryzys i w tę spiralę. Natomiast ponieważ on, moim zdaniem, prawdopodobieństwo tego, że to się wydarzy, było już dość duże, wystarczająco duże właśnie w maju, w kwietniu, te przesłanki związane z dalszym wzrostem inflacji się wtedy na pewno pojawiły, to trzeba było reagować wtedy. Psychologicznie oczywiście, bo wie pani, po takiej podwyżce jaką mieliśmy, nie doprowadzimy do sytuacji, w której na przykład oprocentowanie lokat będzie wyższe od inflacji i to nas zachęci do tego, żeby trzymać pieniądze na kontach bankowych. No i tak tam jest dużo środków, jak wiemy. Tu chodzi o to, żeby dać sygnał. Drogi narodzie, działamy, widzimy problem. Nie bój się, nie rób właśnie takich gwałtownych ruchów, panicznych ruchów. Ale cały czas jest przecież ta narracja, narodzie jest świetnie. Jeśli chodzi... Słyszał pan wczoraj Henryka Kowalczyka, mojej serdecznej koleżanki Beaty Lubeckiej w Radiu Z, i to jego wyliczenie. On jest chyba doktorem ekonomii? Nie wiem, czy doktorem, ekonomii? Ale chyba studiował na SGH rzeczywiście. Ja zaraz znajdę w ogóle ten... Albo Michał, poproszę Michała, żeby znalazł cytat. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że Henryka... Mówimy o przeliczeniu... Bardzo go lubię z jednej strony. Z drugiej strony, gdzieś, tak? Dobrze. Ja raczej kojarzę go właśnie jako jednego z tych polityków PiS-u, z którymi no, da się rozmawiać o tematach ekonomicznych, więc też jestem bardzo zaskoczony.
Ja tego nie widziałem na żywo, ja tylko czytałem to gdzieś tam w internecie i mi się trochę w to wierzyć nie chciało, prawdę mówiąc. To jest bardzo proste. Każdy może sobie wejść dzisiaj na internet, znaleźć kalkulator finansowy, tak to się nazywa, wpisać sobie, no przeciętny kredyt w Polsce to jest, w złotych to jest 330 tysięcy złotych, więc wpisujemy kwotę kredytu 330 tysięcy, zakładamy, że marża kredytu, niech wszystko jedno, niech wynosi 2% i tam, gdzie jest koszt kredytu, tam, gdzie jest oprocentowanie, wpisujemy WIBOR 0,65 plus 2%, czyli wpisujemy 2,65% marży i patrzymy, ile wychodzi miesięcznie, zakładamy na przykład kredyt na 25 lat, a potem podnosimy sobie to nie 2,65, tylko dodajemy do tego 0,4 plus 0,75 punktu procentowego i patrzymy, ile nam wychodzi miesięczna płatność. I ona będzie o ponad 200 zł wyższa. No będzie, właśnie. No po prostu będzie i nic z tym nie zrobimy, teraz, to jest matematyka. To teraz Henryk Kowalczyk. Przypomnę, od niedawna wicepremier polskiego rządu, kiedyś minister już, teraz także minister, mówi tak. Jeżeli ktoś zarabia o 20% więcej, no bo się chwali rząd, że zarobki o tyle mniej więcej wzrosły, a inflacja jest 6%, to mu 14% zostaje w kieszeni. No, tylko że, po pierwsze, nie, no, ale no, 20% no, jest w tym oczywiście logika, ale tak, to prawda, jeżeli zarabiam 20% więcej, a ceny są o 6% wyższe. Ale to nie jest tak łatwo przeliczalne, przecież nie można powiedzieć, że 14% jest zostaje. Jest, no to jest raz, no, ale jest jeszcze inny problem. No właśnie problem tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, pani Kamilo, bo proszę zobaczyć. Nawet jeżeli by tak było, że każdy Polak zarabia więcej niż wzrost cen, tak? Czyli nie traci na tym, już powiedzmy tak, nie że zarabia, ale nie traci na tym. To jest ryzyko tego, że się rozkręci ta spirala. Jak się rozkręci spirala, mamy kryzys. Więc nie wolno mówić, że jest wszystko fajnie, bo oczywiście też Morawiecki coś takiego w pewnym momencie powiedział, prawda? Nie ma problemu z inflacją, bo mamy wzrost cen i wszystko jest okej. No nie, bo jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego poziomu, kiedy się wszyscy przestraszymy, ja wracając do tego pani pytania, nie wiem, czy to jest poziom 10%, może 12, może 9,3. No 10% w tym sensie, że to jest takie no, dwucyfrowe, prawda? W ogóle duża część Polaków by nie widziała takiej inflacji. Tak, to jest pewien symbol tego. W każdym razie, jeżeli to się stanie, no to mamy naprawdę poważny problem i w tym momencie nie ma znaczenia, czy rzeczywiście zarabiamy więcej niż inflacja, ale najważniejsze jest to, a przepraszam, emeryci i renciści to mają wyższe emerytury niż rok temu, mają wyższe o 10%, czy o 7% w tej chwili prawie, no nie mają, oczywiście, że nie ale mają, to jest kompletna bzdura. Dostaną czternastkę, tylko wie pani, czternastką, trzynastką to rząd chce załatwić wiele rzeczy, prawda, i ona jest wypłacana z uwagi na, i tutaj jest taka litania, więc teraz się dowiedzieliśmy, że ze względu na inflację jeszcze. To jest po pierwsze. Po drugie, nie każdy zarabia o tyle więcej, ile wynosi wzrost przeciętnego wynagrodzenia, choćby dlatego, że ono dotyczy sektora przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, więc nie ma mikrofirm tutaj. I najważniejsze, to jest średnia. Więc być może jest tak, że część osób, tak jak mówi Henryk Kowalczyk, zarabia 20, a może 50% więcej, ale część osób nie dostała w ogóle żadnej podwyżki. No i co teraz? No właśnie. Więc to jest, nie możemy w ten to sposób mówić o tej sytuacji, która odwieczny. Jest. Tak. Dobrze, panie Marku, bo my lwią część naszej rozmowy poświęciliśmy inflacji, no ale trudno się dziwić, bo jednak te wyższe ceny ale to jest mogę coś, co boli najbardziej. Tak? Mówiła pani o tym, co mówił Adam Glapiński. Ja myślę, że on wpadł trochę w swoje sidła, bo ja pamiętam w styczniu konferencję prasową, gdzie no, wystarczy popatrzeć na to, co spora część rynku mówiła. Mówiliśmy o tym, że są te czynniki wzrostu inflacji. Oczywiście potem się pojawiły te, których kompletnie nie przewidywaliśmy, na przykład potężny wzrost cen gazu. Tak na marginesie on się jeszcze jakoś mocno nie przełożył na inflację. On się dopiero będzie przekładał. Ale Adam Glapiński wtedy no, na tej konferencji, ja to doskonale pamiętam, prawie że wyśmiewał tą koncepcję wzrostu inflacji, co nam dokładnie coś odwrotnego grozi. I teraz deflacja, mówił, że deflacja nam grozi. To jest cały czas problem komunikacji. Ja cały czas mówię, że miesiąc temu ja byłem w szoku, jak słucham początku konferencji prasowej, Adam Glapiński mówi, tak, Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła rynek tą podwyżką, ale to był nasz cel. No nigdzie na świecie bank centralny tak nie postępuje. No, nie bez przyczyny Adam Glapiński został uznany za jednego z trzech najgorszych szefów banku centralnego. Jak się teraz stąd, z tego wycofać? No co mam teraz powiedzieć, prawda? A gdyby w styczniu powiedział, naszym zdaniem, proszę państwa, jednak nasi analitycy, nasze działy badawcze mówią o tym, że raczej inflacja będzie spadała, nie grozi nam wzrost inflacji, prawda? No okej, mogli mieć takie oczekiwanie dotyczące tego, co się wydarzy. I jeśli tak by powiedział, to teraz, dwa miesiące temu na przykład, mógł wyjść i powiedzieć, proszę państwa, tak wielokrotnie, ja to słyszałem choćby z ust Bena Bernakiego, czyli jednego z szefów amerykańskiego banku centralnego. Nie doszacowaliśmy pewnych czynników. Pewne czynniki wystąpiły w trakcie. Niestety tamte prognozy się nie sprawdziły, mamy wzrost.
żadnego wstydu nie ma. No, ale jeżeli wyśmiewał wszystkich, którzy mówili, że będzie inaczej niż mówi Narodowy Bank Polski, no to jak z tego teraz wybrnąć? I w ogóle wie pani, że ja należę do tej grupy osób, które nie zgadzały się z decyzjami Rady. Malkontentem, lobbystą. No nie cwaniakiem jeszcze pewnie przy okazji. Cwaniakiem też to padło, że cwaniakiem. Nie jestem prawdopodobnie domorosłym ekspertem, bo to zdaje się było o jednym z moich kolegów, przynajmniej tak twierdzą wszyscy moi koledzy, więc tu nie. No po co takie słowa w ogóle? Ale to już, jeśli chodzi o słowa, to tak, ale fajne. On się podobno ostatnio bardzo zaktywizował, bo się dowiedział, że prezes być może na niego nie postawi na drugą kadencję. To tak trochę polityki do ekonomii wchodzi. Chodzi po Warszawie, że na przykład jeśli chodzi o obecne stanowisko Mateusza Morawieckiego, to już nie jest tak mocno, no i trzeba mu znaleźć jakieś miejsce. No i podobno nasze FNP, tylko nie wiem, czy byłoby to, z deszczu pod rynę, bo jak weźmiemy pod uwagę sposób komunikacji premiera w ostatnich latach z kolei, no to i dość specyficzne podejście do niektórych wielkości ekonomicznych, to nie wiem, czy to byłoby lepiej. No właśnie. Teraz sprawa druga, czyli Polski Ład, przyjęty przez Sejm. Poprawka Senatu, aby te przepisy odłożyć w czasie, wejście właściwie ich w życie odłożyć w czasie, żeby to vacatio legis było dłuższe o rok, nie udało się. No i teraz wszyscy łapią się za głowę, bo nie wiadomo, o co chodzi. Mamy drugi najbardziej skomplikowany system podatkowy na świecie. Księgowi i doradcy podatkowi, delikatnie mówiąc, mają pełne ręce roboty, ale też trochę są załamani, bo nie za bardzo potrafią to wszystko ogarnąć. Co to dla nas oznacza? A pamięta pani, pani Kamilo, jak ta wielka konferencja prasowa, prezes, premier, będzie prościej, mniej biurokracji, wszystko będzie jasne. Jest dokładnie odwrotnie. Idziemy dokładnie w drugą stronę. Ja myślę, że warto, rozmawialiśmy też o Polskim Ładzie i mówiliśmy o tym, właśnie o tym czynniku inflacyjnym, że jeżeli część przedsiębiorców będzie miała gorzej, to znaczy będzie więcej musiała płacić, a tak będzie. Mówię tutaj oczywiście o składce zdrowotnej. Szczególnie dwie mają być podobne. Miała być jedna, a w końcu będą dwie. Zobaczymy, jak to się skończy. Znaczy dwie wielkości. Dwie wielkości. Teraz, proszę zobaczyć, jest pani takim przedsiębiorcą, jest grudzień. I się pani zastanawia, jak się w następnym roku rozliczać. Bo jak pani jest samozatrudnioną, co się nie podoba rządowi zresztą, to pani wie mniej więcej, ile pani będzie co miesiąc zarabiać, bo to jest, nazwijmy to, pensja. Ale jak pani naprawdę prowadzi działalność, to pani nie wie, ile pani zarobi. Tymczasem, nie wiem, czy liniowo, czy jakkolwiek w grudniu inaczej. Pani musi podjąć decyzję, czy ryczałt, czy liniowo, czy jeszcze w ogóle kombinować, nie wiem, i zakładać spółkę z o. No to tak ma to wyglądać? W ogóle nie o to chodziło przecież. No i teraz wtedy zastanawialiśmy się nad tym, czy nie zostanie ten wyższy koszt prowadzenia działalności przerzucony na klienta. I teraz jeżeli mamy, jeszcze raz to podkreślę, bo to jest bardzo ważny element całości, cały czas mocne kupowanie, czyli ta konsumpcja cały czas rośnie, to nie ma żadnego hamulca, który by blokował przerzucenie tych wyższych podatków, no de facto, na cenę końcową. To jest kolejny czynnik wzrostu inflacji w Polsce. Czyli mamy potężny wzrost inflacji i rząd akurat wtedy robi zmiany, które moim zdaniem przyczynią się do dalszego wzrostu cen. Bardzo słuszne, jeżeli już ktoś chce iść w tym kierunku, to bardzo słuszne było przesunięcie tego przynajmniej o rok, bo może za rok będziemy mieli trochę lepszą sytuację pod tym względem. Myśmy to mówili od początku tych propozycji, natomiast nawet premier Gowin, z tym, że on dopiero odszedł z rządu, dokładnie na to zwraca uwagę. I moim zdaniem tak będzie. Jeszcze raz to podkreślam. No jeżeli pani będzie miała kilkanaście tysięcy, może 20 tysięcy przychodu, nie dochodu, tylko przychodu, jest pani niewielkim przedsiębiorcą i nagle okazuje się, że musi pani 1000 zł, 800 zł, wszystko jedno, więcej zapłacić, natychmiast pani to przerzuci na ceny, jeżeli nie będzie pani miała ze sprzedażą swoich towarów, a nie będzie pani miała, bo Polacy w tej chwili kupują. Czy to jest po prostu zamknięte koło, napędzający się mechanizm. Moim zdaniem tak. I teraz pytanie się rodzi następne. Ja się zgadzam z tym, że tak mocne podwyższenie kwoty wolnej doprowadzi do tego, że pewnie z 80% polskich rodzin będzie miało lepiej, czyli jakieś pieniądze zostaną. Ale ile z tego zostanie zjedzone tą podwyżką cen, o których przed chwilą powiedzieliśmy? Może się okaże, że 10%. W przekazie będzie można powiedzieć... Obniżamy podatki. 80% ma obniżone, prawda? Dokładnie tak. O to chodzi. To jest niestety efekt braku ekonomii w szkołach, prawda? To jest kolejna sprawa. No i dobrze. Teraz tutaj każe mi pani odpowiedzieć na takie trudne pytania, bo oceniamy tutaj decydentów ekonomicznych w naszym kraju. Brak ekonomii w szkołach. No niestety. Nie, ja myślę, że oni doskonale wiedzą, co robią. Żebyśmy wiedzieli jak najmniej. Niemądrym społeczeństwem łatwiej jest sterować, to prawda. Wielokrotnie przewidywaliśmy, co się może znaleźć w Polskim Ładzie na podstawie różnych przecieków, nieoficjalnych dziennikarskich informacji i tak dalej. Dzisiaj już wiemy, jak to wygląda. Kto Polskim Ładem najbardziej dostanie po głowie? Ja używam takiego sformułowania, najbardziej aktywni. Tylko proszę się nie obrażać na tych, którzy... Czyli cwaniaki.
No to właśnie, to zależy jakiego używamy sformułowania. No bo to tak, oczywiście to nie jest tak, że jeżeli ja skończę studia podyplomowe, będę się cały czas kształcił i zarabiam 4000 miesięcznie, to jestem nieudacznikiem, proszę mnie dobrze zrozumieć. Ale prawda jest taka, no mamy do czynienia, panie Kamilo, i pani ja z takimi ludźmi, myślę, że też sami należymy raczej do tej części, która chce gdzieś tam się rozwijać. No dzisiaj w Polsce już w wielu obszarach, nie wszędzie, ale w wielu obszarach tak jest, jeżeli w siebie inwestujesz, jeżeli się dokształcasz, jeżeli się rozwijasz, to masz szansę na wyższe wynagrodzenie. Wyższe to nie znaczy kosmiczne zarobki, nie wiem, 2 miliony złotych rocznie, tak? Mówię tutaj o zarobkach na poziomie 7, 8, 9 tysięcy na rękę miesięcznie. Ja wiem, że dla kogoś, kto zarabia minimalne wynagrodzenie, to są potężne pieniądze, ale z drugiej strony no, coraz więcej Polaków tyle zarabia, więc uderzamy w tę grupę oraz uderzamy w tę grupę, która wzięła na siebie ryzyko związane z podjęciem działalności gospodarczej, ale nie... Na którą nie... często była wypchnięta. Tak. W przypadku jednoosobowej działalności. Nie miała innej możliwości, bo było wysokie bezrobocie na przykład. Nie mówię znowu tutaj o kimś, kto ma 2 miliardy obrotu rocznie. Mhm. Mówię właśnie o, nie wiem, o szewcach, o jakichś małych gabinetach stomatologicznych, o, no mogę tak wymieniać teraz, o różnego rodzaju punktach usługowych, ale także o tworzeniu czegoś. I ci ludzie, właśnie mający kilkanaście tysięcy, może 20 tysięcy przychodu, no to oni właśnie dzisiaj są dotknięci tymi zmianami. To oni finansują tak naprawdę te zmiany. Ci, którzy napędzają gospodarkę, tak naprawdę dostaną po głowie najbardziej. Moim zdaniem w dużej mierze tak. I mam wrażenie, że to, co mówi Jarosław Gowin, ja wracam do niego, przecież on współtworzył jakby te koncepcje, przynajmniej... No... Twierdzi, że inną współtworzył. Okej, okay, ale być może rzeczywiście jest tak, że pewne rzeczy mówi nie tylko dlatego, że już go w rządzie nie ma, mm-hmm. ale dlatego go w rządzie nie ma, że rzeczywiście nie zgadzał się na pewne zmiany, a on jednak chce być reprezentantem właśnie tych małych, średnich firm. On to jednoznacznie mówi, więc ja mam wrażenie, że tak, że dokładnie tak jest. To są ci, którzy zapłacą za to wszystko. No, a kto zyska? I czy naprawdę jest ktoś, kto zyska, biorąc pod uwagę te wszystkie wcześniejsze sprawy, o których mówiliśmy, czyli wzrost cen, inflację? Ja myślę, że oczywiście będzie jakaś grupa osób, które zyskają, ale myślę, że gdzieś w okolicach połowy roku będziemy mogli spróbować ocenić. Jaki jest wpływ tych zmian na wzrost cen. No bo nie znając wszystkich danych, dokładnie, to jeszcze będzie i wtedy będzie można. Ja myślę, że realnie na tym skorzysta może 30%, może 20% Polaków, a reszta grzecznie odda... No to tak mniej więcej elektorat PiSu. A reszta grzecznie odda te pieniądze w postaci właśnie tych wyższych cen. Ale najgorsze jeszcze w tym wszystkim jest to, że no znowu robimy straszny bajzel. A proszę mi powiedzieć, pani Kamilo, taka sytuacja. Mamy przedsiębiorcę, który naprawdę jest przedsiębiorcą, ale dostaje dwie duże faktury w roku. Mhm. Dostaje te faktury, w związku z tym oczywiście ma jakieś koszty, płaci podatek liniowy i płaci 4,9% składki zdrowotnej. Załóżmy, że drugą dużą fakturę wystawia w kwietniu. Początek roku jest dla niego dobry. Po czym ma koszty działalności, koszty działalności, koszty działalności, mm-hmm. na koniec rozliczenie roczne. Jeśli miał koszty w tych kolejnych miesiącach, to na koniec roku przy rozliczeniu dostanie zwrot podatku PIT. Mm-hmm. A co ze składką zdrowotną? No przecież ona między innymi po to była w podatku PIT, żeby w takiej sytuacji ktoś nie zapłacił o wiele więcej tej składki zdrowotnej, no, niż wynika z jego dochodów. Ja nie widzę nigdzie w tej chwili informacji na temat tego, w jaki sposób, a mamy już, który dzisiaj jest 5 listopada. Ja nie wiem na przykład, co będzie w takiej sytuacji. Takich pytań jest znacznie więcej. Rozmawiałem ze swoim przyjacielem i księgowym 2 dni temu. Mhm. No i on też mówi, Marek, to ja nie wiem, co będzie. No my mamy na razie jakieś takie wciąż jednak szczępkie informacje. Wiele będzie zależało potem od tego, co będą mówiły urzędy skarbowe, które dostaną jakieś wytyczne odnośnie tych zmian. Znowu jest to samo. W zasadzie za chwilę będziemy mieli nową rzeczywistość, której nie znamy. I potem rząd się zastanawia, dlaczego w Polsce leżą inwestycje prywatne. No jak ja mam inwestować jako przedsiębiorca? Skoro nie wiem, co mnie czeka jutro. Jest 5 listopada i nie wiem, co będzie 1 stycznia. Coś optymistycznego na koniec? Coś optymistycznego na koniec. Długie milczenie. Dobrze. Mamy potężny wzrost cen gazu. Mieliśmy taki moment, kiedy... Nie, ale ja dopiero zacząłem. Mieliśmy taki moment, kiedy w tych tak zwanych transakcjach spotowych, czyli szybkim zakupie, gaz podrożał, uwaga, 1000% w stosunku do minimum w zeszłym roku. Więc moim zdaniem w przyszłym roku w stosunku do tych cen gaz bardzo mocno potanieje. Czyli jeżeli będziemy mieli w roku 2022 wzrost cen gazu, to na pewno nie wiem, o 100% czy 80%, bo takie przecież głosy mamy. Powiedzmy, że to jest trochę optymizmu. I ropa. Moim zdaniem nie ma absolutnie żadnych przesłanek, żeby za 4-5 miesięcy płacić za benzynę powyżej 6 zł. Myślę, że będzie dużo taniej, tak samo jak olej napędowy.
Dlatego, że na szczęście w 2012 roku mieliśmy rewolucję łupkową, pojawili się wytwórcy amerykańscy, oni są niesamowicie elastyczni. Jest masę kasy, która w tej chwili idzie w wydobycie łupkowe przy takich cenach i myślę, że oni są w stanie na tyle zalać rynek, żeby ta cena bardzo mocno spadła. Więc jeśli optymistycznie, moim zdaniem za parę miesięcy będziemy dużo mniej płacić za benzynę i za olej napędowy. Marek Zuber, ekonomista. Udało mi się, bardzo dziękuję. Udało mi się. Bardzo pięknie. Bardzo brawo. Gdybym miała fanfary, to bym puściła, ale nie mam. Przygotuję się następnym razem. Marek Zuber, bardzo dziękuję. Raz jeszcze dobrego, spokojnego dnia i dobrego, spokojnego dnia życzymy także Państwu.